Witajcie, z tej strony Daryl Śliwka, a to jest już 12 odcinek z gry Disney Epic Mickey Rebrushed. Jesteśmy w Tortuze i zaraz wybierzemy się do Szczawika, aby otworzył nam przejście do Wyspy Czaszek. Także wróciliśmy sobie ostatnio z dżungli, gdzie pomogliśmy, więc miejmy nadzieję, że będzie tym razem dla nas przyjaźnie nastawiony. No w sumie zawsze był. Także chodźmy. Nie wiem, czy z tymi tutaj muszę gadać, czy coś. Słyszałem, że niezły z ciebie pirat. Może ten skit się przyda. Niech ci służy. Aha, telewizora, tak? Dobra. A ten gościu? Jakże słodki jest smak zwycięstwa. Weź ten szkic zegarka, przyjaciel. Aha, no to tak. Już mam maksa akurat, więc niepotrzebny mi. Ale zobaczmy. Jeszcze jest ten gościu. Ciekawe, co on nam może dać. Widzę, że wróciłeś z dżungli. Ja nie mogę używać tego rozcieńczalnika. Może ty zrobisz z niego użytek. Okej, rozcieńczalnik. A nie farba? Dobra, no. Tak czy siak, dzięki. I teraz tak. Tu jest Szczawik chyba. Skrzyknąłem piratów. Pozbyliśmy się bryzgów i zapchnęliśmy żukłazy do doków. Marynarzu, pokazałeś, że trzeba się z tobą liczyć. Mianuję cię honorowym piratem. Weź to, a każdy pirat będzie wiedział, że na to zasłużyłeś. O, szminka bohatera piratów. Brama czaszki zawsze będzie stała otworem dla ciebie i twojego greblińskiego przyjaciela. Okej, dzięki. Coś jeszcze? No dobra. Wszystko. O, jest jeszcze ten Billy Białucha. Co tam u ciebie? Szczawik mówi, żeś bitny. Cieszę się, że jestem po twojej stronie. Powodzenie w poszukiwaniach Haka. Dzięki. Czyli co, ruszamy w takim razie do dalszej części. Do podróży piratów, okej. Mamy Castaway, scenę drugą. Więc zobaczymy, co tam będzie na nas czekać. Coś po lewej pewnie. No. Jak zwykle, tylko... Ała. No nie, woda. Dobra. No tak, przecież Mickey nie może pływać, no to... Wodę traktuje jak rozcieńczalnik. Okej. Tu jakieś pajączki. Wchodzimy na górę. Tam raczej nie wskoczę od razu, no nie. Musimy pójść sobie naokoło, na przykład od tego pianina się wybić. Sam fortepianu. Okej. Druga rolka. Tylko czy czegoś tutaj ciekawego jeszcze nie ma? Tu możemy się wybić. Od żółwia. Ile kasy? Okej. Chodźmy górą. O, jest dodatek. The Castaway. Coś jeszcze? Można przeskoczyć? No i tak, tutaj będzie oczywiście druga rolka. Dokładnie. Także możemy wrócić już do projektora. Dobra. To było dziwne. Nie mogę się podciągnąć, ale Mickey się złapał tak czy siak. Dobra, chodźmy już, tam są same bileciki, więc wchodzimy do podróży piratów. I zobaczymy, co tam będzie na nas czekać. Wydaje mi się, że ta lokacja była taka bardziej zamknięta. No dokładnie, są takie wąskie korytarzyki. A tymczasem my sobie jeszcze możemy kostium zmienić. Na dziennego krawczyka tym razem. No i tak, co my tu mamy? Jakieś zębatki. Okej. Więcej zębatek. Okej. Tylko tutaj to znajdziemy? I żrandol, na który raczej nie wskoczymy. No nie. Chyba tylko po prostu sobie przechodzimy. No i... Jakiś srogi pożar tutaj nas zawitał. Są też bryzgi. Wydaje mi się, że pamiętam trzy pompy zainstalowane wzdłuż tej rzeki, ale widzę tylko jedną z nich. Niezależnie od tego, gdzie się znajdują,
Będziemy musieli wypełnić je wszystkie, aby atrakcja działała poprawnie. Okej. No więc użyjemy do tego farby, a tutaj możemy sobie tak beczki chyba zrzucić. Tak, z wodą. I jest rysunek. Wejście. Chyba w dżungli też mieliśmy rysunek o takiej samej nazwie. Także nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale dobra. Tam się most pali. Bryzgi! Idźcie stąd. Ło, dobra. Okej. Okay. Pomalowani. Jest jeszcze jeden. Okej. Okay. Dobra. Tutaj musi coś być. Co? Okej, okay, no jest pompa, ale... Chyba coś mi się stało. Zmierzyły mnie drzwi, ale... Straciłem tylko jedno serduszko. Tutaj może coś będzie? Albo tam na górze. Przy tym oknie? O, nie! Okej. Okay. Tylko jakaś donica. No, zawsze coś. I wydaje mi się, że kiedy... będziemy na przykład używać farby i... zrobimy atak kręciołą, to wtedy będziemy jakby tak farbę rozrzucać. Dokładnie. Tylko tam jeszcze widziałem rysunek kolejny. W tej dziurze. Jest to wielki pożar. Dokładnie. Lepiej bym tego nie nazwał. Okej, więc jedna pompa już załatwiona. Jeszcze dwie. Może tutaj coś się znajdzie ciekawego? Nie. Tutaj nic. A tu? Jakieś rzeczy do rozwalenia. Tylko i wyłącznie. A tobie co się stało? Aha, chyba go ten pożar odepchnął. Ale my musimy go tutaj zgasić. I od nowa odmalować most. Tylko tak się da w ogóle zrobić? Co? Okej, okay, da się. No? Halo? Okej. Okay. Może być. I czemu mi daliście rozcieńczalnik? No dobra. O, jest druga pompa przynajmniej. To jest dobra rzecz. No więc... Napełniamy farbą. Jeszcze jedna. No i wszystko będzie działać. Tak jak powinno. Więc chodźmy tu. Same drzwi. Jakieś platformy. Aha. Czyli stąd przyszliśmy. Dokładnie. Tamten brysk nie jest zaprzyjaźniony, więc możemy go teraz tutaj odmalować. Okej. I jest trzecia pompa, tylko ona jest za tą kratą, więc musimy od góry wejść. Tylko... aha, tędy. Okej. No i jest, przejście otwarte. Pompy odmalowane. Okej, okay, świetna robota. Naprawione pompy obniżyły poziom rzeki, dzięki czemu możemy dostać się pod bramę. Dobra. W takim razie świetnie. Tylko pytanie, czy już idziemy stąd? W dalszej części. Nie no, chyba tak. Nie widzę przeciwwskazań. No, tutaj może coś jest... Nie. A tu? Nie. Też nic. Ale patrzcie, ta farba jest na początku mokra, a potem dopiero wysycha. Bardzo fajny szczegół. Dobra, no to chyba idę. I teraz tak. O, jest pirat. Ciekawe, czy to jest ten, który został zaginiony. Którego potrzebujemy znaleźć. Okej. Okay. Coś się otworzyło. A nie, dobra, musimy wszystkie trzy przekręcić. Ło!
No jest gremlin do uwolnienia. Ciekawe, w czym on nam pomoże. Nie mam nic, co mógłbym ci dać w nagrodę, ale mogę uwolnić niejakiego takielarza Mientusa. Jest zamknięty w komnacie pełnej skarbów. Może podzieli się nimi z tobą. Ja na pewno bym tak zrobił. Zbudowałem pułapkę, by schwytać mechanicznych piratów Haka, ale wpadnie ją ten cały Mientus. Tam właśnie zmierzałem, gdy mechaniczne zbiry Haka wepchnęły mnie do tej klatki. Aha, czyli... to jest ten takielarz Mientus z dwójki. Również. I mieliśmy zadanie z nim... o przywróceniu pamięci Marutka, coś takiego. Dobra, najpierw zabiorę sobie skarby. Dobrze jest wydostać się z tej klatki, ale bycie uwięzionym ze skarbem nie jest takie złe. Znaczy, wiesz, i tak byś nie mógł z nim nic zrobić, więc... w sumie chyba lepiej... być wolnym. Okej, srebrna przypinka. W porządku. Także teraz co? Ruszamy dalej, czy... nie no, chyba tak. Tylko chwila. Czy czegoś tu jeszcze nie było przypadkiem? Tu jest przejście dalej, tak? Tylko jak nam się udać? Przekręcić to trzeba, czy co? Czy czegoś mi tu chyba jeszcze brakuje? Chwila, a jakbym się wrócił? Mogę tak zrobić? Mogę. Tylko nie wiem za bardzo po co. Mogę jeszcze porać, czy nic tutaj nie ma, ale... nie no, wydaje mi się, że już wszystko zgarnąłem, co mogłem. To ewentualnie jeszcze tam mogę wskoczyć na górę. Ale nie wiem, jak to przejście otworzyć, tak szczerze. Jest skrzynka. Chwila. Mamy 13 przypinek. Może tutaj coś... nie, to już byliśmy. 13 brązowych przypinek. A wydaje mi się, że tutaj była jeszcze jedna brązowa. Gdzieś w tym miejscu. Tylko właśnie nie pamiętam, gdzie... a tutaj coś jest? Chwila. O, jest. No właśnie, jest taka skrzynia, która się pali. I... możemy rozlać wodę, żeby ją otworzyć. No właśnie. I teraz mamy brązową. No tak mi się właśnie wydawało, że czegoś mi tutaj brakowało, ale... na szczęście już wszystko mamy. Także teraz trzeba jeszcze tylko się zastanowić, jak otworzyć to przejście tam. Dalej. Chyba, że trzeba po prostu rozcieńczyć to dookoła. Też może być jakaś opcja, jakieś wyjście. No tak, po prostu. W porządku. To idziemy dalej. Jakiś loch tutaj jest. Więcej kasy. Zawsze się przyda. Niewątpliwie. Jakieś butelki. Wow, sweeper. No dobra. Lepiej na niego uważać. Ała. Dobra, dawaj. To zróbmy ten atak. Malujący. O, faktycznie zadziałało. Tam się jeszcze oczywiście będą bić, jak zwykle. Okej. No to idziemy dalej. I tutaj mamy... kolejną część tej atrakcji. Jest plamiak? Uwięziony? Zaraz cię uwolnię. Tylko chwila, bo... ło! Dobra. Aha, on już nie śpi. Sorry, że cię obudziłem, stary, ale... no... odpoczywaj dalej. Cokolwiek tam robisz. Kolejny plamiak. Właśnie wydaje mi się, że jeżeli go obudzimy, to on wtedy nie będzie już spał. Zobaczcie. Jeszcze dostaliśmy dodatek więzienia rozcieńczalnikiem. Także tak przy okazji. Patrzcie, on teraz nie śpi.
Rozgląda się tylko. A tu jest projektor? Aha, tu jest przejście dalej po prostu, tak? Okej. Ale... A nie, tu już jest końcówka. Dobra, to chyba... Możemy iść sobie już dalej. Chcesz udać się na wyspę czaszki? Okej, czyli dopiero teraz na wyspę czaszki. Okej. Także co? Idziemy. O! Gdzie my jesteśmy? Coś tu się otworzyło. Au. Ogień, uwaga. Możemy iść? Tak. Jest dodatek. O! Wow. Jest jakiś statek piracki. Najwidoczniej. W porządku, coś tutaj jest. A, stąd wyłazi jakiś pirat. Jakieś fajerwerki. Chwila, jak możemy... A, w ten sposób. A, są chmurki. I one nas doprowadzą na górę gdzieś, ale... Po co to, nie wiem. Rolki filmu. Pierwszej lub drugiej. Nie wiem. Ło! Dobra. Tak czy siak jest jeszcze jedna do znalezienia. Wow! Pewnie po drugiej stronie tam. Ale dosyć otwarty poziom, muszę przyznać. Mamy sporo opcji do przemieszczania się po nim. Czyli tutaj mamy bilecik niebieski. Jest druga rolka, dobra. 46 już w sumie. Naprawdę sporo. Bardzo mnie to cieszy. Okej, dobra. Dajemy radę. I o to chodzi. Okej. No więc jedziemy na wyspę czaszki. Brzmi to faktycznie dosyć niebezpiecznie, ale... No właśnie, to jest ta wyspa, patrzcie, z tej... z tego ekranu ładowania. Także... wyspa czaszki. Według piratów to tutaj znajduje się łódź Swątka. Łódź ma czerwoną flagę i możemy jej użyć, aby dotrzeć do Haka. Dobra. To ona. Ale wygląda na to, że liny kotwiczne utrzymują ją w zanurzeniu. Będziemy musieli zlokalizować kotwicę i je odciąć. A to maszyna, która zmienia piratów w mechaniczne bestie. Aha. Czyli... Musimy tym piratom też pomóc przy okazji. Dobra, to... Nie wiem, gdzie idziemy. Wspinamy się na te kamienie? Tak, jest skrzynia. Także, co w niej będzie? Zobaczymy. Srebrna przypinka. 9. No to dobrze. Teraz na górę wchodzimy. Ale ten klimat jest tutaj... Naprawdę niesamowity, patrzcie. Burza jest... Ale obszerna... Patrzcie, jaka obszerna lokacja. Wow, wyspa czaszki ogromna jest. No tak właściwie to jest taki mały archipelag, no bo jest tu kilka wysepek. Ale możemy sobie tak tutaj naokoło posprawdzać. I zobaczyć, co tu się znajduje. Wartego uwagi. Okej, jest gaz. A tutaj? Same bileciki raczej też. Także chodźmy na górę. No tak, same bileciki. Dobra. Spadamy zaraz. Okej. Po tych łodziach zatopionych w połowie. Aż dotrzemy do bryzgów, które mogą nam pomóc później. Jeżeli się z nimi zaprzyjaźnimy, oczywiście. Chwila, ale też ciekawe, czy mogę zrobić takiego Grand Pounda. Farbowego, nie wiem. Ale patrzcie na tego bryzga, on ma jakieś takie czerwone oczy, jest większy. Czyli on jest taki mocniejszy trochę od pozostałych. I wymaga więcej farby, żeby go pomalować. Okej, ale to już chyba wszyscy. Tak.
Zobaczcie na niego, on jest większy i mocniejszy. Sweeper! Dobra. No w porównaniu do tych pozostałych, no to on tak o wiele więcej farby potrzebuje. Także musimy na nich uważać. No i takich kleksiaków nie było w dwójce. Tych takich ulepszonych. Z czerwonymi oczami. Dobra, wchodzimy na górę. Jest pompa. Dobra, możemy ją zamalować. Maszyna zaczyna działać odwrotnie. Jesteś na dobrej drodze. Skoro zacząłeś od farby, powinieneś użyć jej także na pozostałych. No i tak bym użył, więc w sumie to oczywista oczywistość. Ale mamy sweepera tutaj, który gdzieś się tutaj schował przy jakiejś kratce. Jest druga maszyna. Bardzo blisko pierwszej. Myślę, że farba zadziała. No dobra. Farba zawsze działa. A coś tu jest na górze? Jakieś wejście? Nie, nie za bardzo. Musimy tędy wejść. Tylko, że już wyżej nie wejdę. No chyba, że jakoś tak spróbuję, no ale to za wysoko. O, nie, nie wejdę. Dobra. Co idę naokoło. Dobra. Też nie mogłem się podciągnąć. Z jakiegoś powodu dziwnego. A tutaj co? Jakieś rzeczy. Kolejna wysepka. Może warto się na nią udać. Coś do rozcieńczenia. Aha. Teraz możemy wejść. Bez trudu. Tylko co my tu znajdziemy? Skrzynię. O. Okej. To bardzo dobrze. Ze złotą szpinką. Numer 9. Dobrze. I to pasuje jak najbardziej. Tylko, że... Okej, dobra. Wylądowałem bezpiecznie. Jest kolejna pompa. Nie wiem, ile ich jest w sumie. Mogę sprawdzić zaraz. Jeszcze jedno malowanie i maszyna przywróci do siebie wszystkich, których odmieniła. Aha, czyli są cztery pompy najwidoczniej. Dobra, tylko... Aha, trzeba naokoło pójść. Tam jest jakiś pirat chyba. Przemieniony w bestię. O! Dobra, to... Bryzgi nam mogą pomóc w sumie, więc pomalujmy je. Tylko... Dobra. Dobra i... Dobra, bryzgi pomalowane, teraz... Pirata pokonujemy. Dawaj. Okej, i ostatnia pompa. Udało ci się. Maszyna zamienia potwory z powrotem w piratów. Nie ma tutaj rzeczy, które nie dałoby się ulepszyć za pomocą farby. No dokładnie. No ale tego możemy jeszcze chyba pokonać. Chwila, co on robi? On ucieka? Zostaw bryzgi! To moi przyjaciele! A ty musisz zginąć. Skoro ciebie maszyna nie przemieniła z powrotem... O! Bryzgi go rozwaliły, nie? Okej. Okay. No my tak, na szczęście. Jest szkic zegarka. Czyli chwila, to już jest quest wykonany z tymi piratami, tak? No, chyba. Ale gdzie są te kotwice? To też jest dobre pytanie. I myślę, że dosyć istotne. Jest tu czerwona flaga, podobna do tej na statku, który potrzebujemy wyciągnąć. Oznacza to, że kotwica prawdopodobnie została zarzucona gdzieś tutaj. Ale gdzie? Właśnie. O, tutaj. Czyli rozcieńczamy. Tak, ta kotwica trzymała łódź. Widzisz, jak się podnosi? Jest więcej kotwic, które nadal ją trzymają i znajdują się w wielu miejscach na wyspie. Okej, czyli
to jest to, czego szukaliśmy. Możemy ją odmalować, no ale ona już oczywiście nie trzyma łodzi, więc... bez problemu możemy ją odmalować, tak jak już powiedziałem. Do jakiejś beczki. Okej. Tylko czy czegoś tu jeszcze nie ominąłem? Właśnie... tutaj łatwo jest się pogubić w tym wszystkim. I chyba jedną kotwicę ominąłem tam, gdzie gaz na początku mówił. Ale to zaraz... się okaże. Nie wiem, czy tutaj coś jest jeszcze? To jest wejście na górę do tych skrzyń. Także z przyjemnością je sobie wezmę. I teraz tak. Tutaj już byliśmy... aha, czyli zrobiliśmy takie kółko, tak jakby. No tak, bo tam jest ten projektor, z którego przyszliśmy. Okej, okay, no dobra, to... chodźmy teraz rozwalić tego pirata. Oberwę. Aj, ogarnął się. Dobra. Dawaj. O! No. Atak. I proszę bardzo. Pierwsze uderzenie. No i jeszcze raz. No dawaj. Co? Jeszcze nie? No dawaj. Okej. Okay. I proszę bardzo. Rozwalony. O! Ujawnił się skarb. Przyda się. No to teraz warto by było wejść na górę, ponieważ tam jeszcze nie było. No i przy okazji wrócić tam do tego miejsca, gdzie ponoć była ta kotwica następna. A tu w ogóle coś jest? O! Skrzynia? Tylko z czym? Szpinką? Szpinka przyjaciele piratów. Ok, czyli pewnie za to, że pomalowaliśmy to wszystko. Gadamy z nim już? No, może jeszcze nie, bo... wolałbym się najpierw rozejrzeć po tym miejscu. Chociaż w sumie to i tak musimy tę kotwicę opuścić, więc w sumie pogadajmy z nim. On nam otworzy coś chyba. Muszę przyznać, że nie przeszkadzało mi posiadanie ostrzy zamiast rąk. To zdecydowanie lepsze niż hak. Aha, czyli on po prostu nam tutaj coś mówi, ale... jednak coś tu jest. Jakiś sposób musi być na wejście tam na górę. Może po tych skałach? Nie. Na nich raczej nie damy rady. A nie, damy radę stanąć, okej. Okay. O, no widzicie. Jest jeszcze dodatek jakiś. Tu jest sweeper zaprzyjaźniony. Ale co my tu mamy? Jaskinia piratów, okej. Okay. Okej, okay, przejście otwarte. Teraz możemy dzięki temu wejść na górę. O, Pitpan. Cześć, ty musisz być myszką Miki, o której tyle słyszałem. Mnie oczywiście znasz. Zostałem stworzony, by rzucić wyzwanie kapitanowi Hakowi. Ale Hak złapał moją przyjaciółkę Wróżkę. A kiedy jej nie ma, nie mogę latać. Dlatego jestem tu uwięziony. Trzyma Wróżkę przywiązaną do masztu swojego statku tylko po to, by ze mnie drwić. Jeśli znajdziesz sposób, by ją uwolnić, zjawię się tam natychmiast i dam Hakowi nauczkę. Okej. O, jest noga Daisy. Świetnie. Dobra, no tak, nie może latać faktycznie. Trochę bilecików. Może coś jeszcze na górze znajdziemy. Jeżeli w ogóle tam damy radę wejść. W co wątpię? Chociaż nie, patrzcie, tutaj mamy ewidentnie wejście. O, jest. To za ponure miejsce. Kiedyś był stąd taki piękny widok. Dlaczego do tego doszło? Burzliwe niebo. No pewnie przez tą katastrofę rozcieńczalnikową. No tak. A tam jeszcze jest jakaś wysepka, patrzcie. Tam nie byliśmy. No tam musimy iść. Tylko... czy to już ostatnie miejsce? O, złoty bilet. Okej.
Bardzo mnie to cieszy. No dobra, to chyba skaczemy. Tu jest kolejny złoty. Co jest? Czemu aż tyle ich tu jest? Może jeszcze jeden się znajdzie? No jeśli tak, no to byłoby super. Dobra, ale chyba już skaczemy na dół. Oła! Nie mogłem zrobić tego spina w powietrzu. Dziwne. A, tu jest ta kotwica chyba, tak? Czy... No jest czerwona flaga, czyli... A nie, to jest łódź z fontka chyba tylko po prostu. Ale kotwicy nie widzę. A, jest w środku, dobra. No ale to jest druga, a trzecia gdzie? Też trzeba ją będzie znaleźć oczywiście. Prawie 2000 biletów mamy, wow. Okej. Okej, co tam gaz? Łódźmy czerwoną flagę i możemy jej użyć, aby dotrzeć do haka. To ona. Ale wygląda na to, że liny kotwiczne utrzymują ją w zanurzeniu. Dobra, no to już wiemy. To już wiemy, panie gaz. A co tu jest na górze? Chwila, chwila. Sweeper. Dobra. Aha, to możemy przekręcić chyba, tak? Aha. I to nam otworzy przejście jakieś, czy co? Aha, tu jest kolejny. Dobra. Możemy teraz zakręcić. I brama się otworzy, tak? Tak. Dobra, robota, Miki. Dobra, to odmalowujemy. Żeby nie było. I sprawdzamy, czy czegoś tu jeszcze nie ma. A sweeper gdzie? Chyba wpadł. Do rozcieńczalnika. Okej. Dobra, mamy ulepszonego bryzga. Zobaczymy, który wygra. Czy ulepszony, czy ten zwykły. Dobra. Niech walczą ze sobą. Bryzgi! Ło! No ten nawet nie zdąży wstać, a ten już go dalej atakuje. Dobra. Chwilą, też go farbą jakby oblewa przy okazji? Okej. Dobra robota. Została już tylko chyba jedna kotwica. Okej. To zaraz ją znajdziemy. Tylko musimy jeszcze oczywiście znaleźć. No, tak jak mówiłem. No i w sumie tak przy okazji. Ta sama muzyczka gra w wielu tych miejscach, ale... No jest ona tak dobra, że się serio nie nudzi. Okej, więc tu jest ta łódź, ale... Ja nie widzę tej kotwicy drugiej, znaczy trzeciej. Tutaj byliśmy. To może wejdźmy na górę tym razem. Żeby zobaczyć, czy czegoś tutaj nie było. Tu jakieś skały są. Jest pompa. No dobra, tędy chyba wchodziliśmy wcześniej jednak. No więc... Idziemy naokoło. O! Tu nas jeszcze nie było. A nie, chyba jednak tu byliśmy. Nie, tutaj nie. To jest nowe miejsce, no właśnie. Niepomalowany bryzg jeszcze. No i mamy 2000 oficjalnie, dobra. Dobra. Upewniałem się, że nie był uwięziony. No tak, tutaj. Chodzimy na górę. Tylko... Co tutaj dla nas... Jest do znalezienia, tak przy okazji. Okej, to możemy sobie zaskoczyć, tak. Aha. Dobra, rozcieńczamy to. Nie, nic tu nie ma. No więc odnalowujemy. Okej. No i elegancko. Dobra, teraz tu. Skrzynia. Tylko? Tak. Tylko skrzynia. A tu?
Nic. To dziwne. O, jest jakieś koło. I to nam co dało? Nie wiem. Ale możemy teraz wejść sobie tu i... na górę. 2035. Tam coś musi być. A, jest dodatek. I niebieski bilet. Frak. Okej. No więc teraz... ta kotwica gdzie może być? Nie wiem, wydaje mi się, że możemy tutaj sobie coś otworzyć. Na pewno. Zawsze będzie otwarte już, czy...? Chyba tak. O. Ale tu jest to przejście, w którym już... A, czyli my tu już byliśmy, dobra. No więc teraz, gdzie jest ta kotwica? Tam jest kolejny pirat. Ale kotwicy to ja nie widzę. No naprawdę, nie wiem gdzie ona może być. Tak więc... tak więc idziemy. Okej. Skoczymy, zaskoczymy, dobrze. Mamy tego pirata kolejnego, tylko że on już się ogarnął. Niestety. Dobra, dawaj. Dawaj. Atakuj. Dobra. O nie. Szybko. No nie. O, dobra, oberwał. Dobra. Idź ode mnie. No, mały obszar, więc masz przewagę nade mną, ale ja mogę ci uciec. Dobra, dawaj, teraz atakuj. Dawaj. I cyk. I rozwalony. Pięknie. Ło, ile biletów. Tam byliśmy, tam byliśmy. Nie no, wydaje mi się, że to może być gdzieś koło tego statku, skoro już tutaj... no, koło tego wraku tak właściwie, wraku statku. Skoro tutaj wcześniej nie byliśmy. Tak więc jeszcze się chwilę rozejrzę i myślę, że... jeżeli tego nie znajdę, to po prostu sobie gdzieś to sprawdzę. Bo nie ma sensu tego... szukać na odcinku. A nie, tu jest przecież kotwica. A nie, bo... ona trzyma wciąż to, czy nie? Nie, to była ta, co już... ją wcześniej rozcieńczyliśmy. No więc to nie o to chodzi, niestety. Ale... tu jest gaz. No dobra. O! Ale... ta kotwica jest przy tej łodzi, czy co? No, nie wiem. Tak szczerze to nie wiem. Ale zaraz się dowiemy. No nie, po co ja robię tego dasza? Po co? Okej, okay, jeszcze raz. No jak jesteśmy wyżej nad rozcieńczalnikiem, to wtedy można sobie pozwolić, ale tak normalnie to raczej nie. Dobra. No to znowu robimy kolejne kółeczko. No może faktycznie to jest gdzieś przy tej łodzi. Ale przy łodzi, no to było tam. A tam już przecież byliśmy. No nie. Nie wiem. Także chyba muszę to sprawdzić, więc dajcie mi chwilkę. Okej, chyba już widzę. To jest tam, gdzie jest ten sweeper. Jakoś to przeoczyłem, nie wiem jak. Ale już się za to zabieramy. Okej, tylko jak tam wejść teraz? Jakoś na górę. I z góry... tam doskoczymy, tylko że... nie z tej strony. W tych skałkach trzeba wejść, dobra. O, są bileciki. No i pewnie to trzeba będzie rozcieńczyć podłogę. Tylko coś jeszcze? No chyba nie. Dobra, sweeper! I rozcieńczamy. Wyciągnąłeś łódź z fontka.
Teraz możemy dorwać haka. O, to mi się podoba. No to idziemy. Idziemy dorwać tego haka wreszcie. Tylko gdzie jest łódź swątka teraz? Tego nie wiem. Ale zaraz się dowiemy. No gdzieś tutaj trzeba obejść naokoło i się okaże. O, tutaj bryzgi. Chyba tam koło tych bryzgów. Aj, ja oczywiście, że wpadłem. Co się dzieje? Dobra. Nasz. Okej. Okay. Teraz możemy sobie odpłynąć. Ikki, pomaluj ster i użyj go, aby przejąć kontrolę nad tym statkiem. Okej. Okay. No co? Płyniemy. Na pewno chcesz opuścić wyspę czaszki i udać się na wesołego Rogera? Tak. Jestem pewny. Ale ładny widoczek. Na wyspę. Taka mała cutscenka. Związana z podróżą. No i mamy... chyba przejście dalej teraz. Bardzo dobrze. Ikki, dotarliśmy do wesołego Rogera bez żadnych kłopotów. Myślisz, że ktoś jest na pokładzie? Ikki, powinniśmy chyba wejść na pokład wesołego Rogera. No, racja. To raczej logiczne. Wygląda na to, że haka tu nie ma. Haka tu nie ma? Serio? Ciekawe, dokąd prowadzą te schody. Może pomogą dotrzeć do wróżki. O, właśnie, trzeba wróżkę uwolnić. Okej, to wróćmy się może. Ikki, możesz uwolnić wróżkę. Albo spróbować samemu pokonać haka. Wydaje mi się, że lepiej pokonać, znaczy nie pokonać haka, tylko uwolnić wróżkę, ponieważ wtedy Pit Pan będzie mógł to zrobić. I uzyskamy dzięki temu szacunek od Pita. No dobra, to jest hak. Mam nadzieję, że nie planujesz uratować wróżki, chłopcze. Otóż mylisz się, hak. Ale gdzie się podziały moje maniery? Witaj na pokładzie. W końcu. Godny przeciwnik dla wielkiego kapitana Haka. No. A teraz zapamiętaj sobie. Staraj się utrzymać ręce i nogi na statku. Aha. Okej. Okay. Mam nadzieję, że jesteś na to przygotowany. Bo szykuje się... beczka... śmiechu! No dobra. No więc możemy chyba stąd uciekać. Są krokodylki. I pozwolimy krokodylowi się do mnie zbliżyć. Znaczy nie mojemu, tylko temu krokodylowi. Ale tutaj coś powinno być, no nie? No jest jakaś skrzynia. Tylko z czym? Z przypinką. Brązową. Więc kapitanie Haku, ja chyba sobie stąd ucieknę. Wiem, że się wkurzasz, ale... ja nie chcę z tobą walczyć. Wybacz. Zostawię tą przyjemność... Pitowi panowi. Pitowi panowi? Pitowi panu raczej. Złaź za kierunku, chłopcze. Zobaczymy, jak przejdziesz przez moje żagle. No, co? Podmaluję je i tyle. Dobra, ooo! O nie, o nie! Dobra, odmalujemy. Szybko. Okej. Okay. A, tutaj trzeba pomalować jeszcze. No tak. No i dobrze. Gdzie teraz? Tutaj? Tylko coś jest na tym pokładzie. Musi być jakiś sposób, żeby dostać się do tej wróżki. Okej, okay, żywot pirata. Dodatek. Bardzo dobrze. Uuu, uciekamy. Bileciki. To mi się podoba. Prawie 2200. No to naprawdę spora liczba. Dobra. Uuu, spadłem. O nie. No już tak strzelał do mnie cały czas, serio.
Jak to mam odmalować? A tak, dobra. Okej. Teraz to rozcieńczamy, żeby wejść na górę. I przeskakujemy. Okej, ale kapitan Hack nie ma farby, więc ma coś, czego być może będzie potrzebował. Możemy dociążyć, ale chyba musimy jeszcze tam to rozcieńczyć, tak mi się wydaje. Albo nie, nawet nie musimy tego rozcieńczać. Wystarczy tylko pomalować zębatkę. A, nie, trzeba to rozcieńczyć, dobra. Mamy serduszka też przy okazji. Także bardzo dobrze. I zaraz mam dostęp do wróżki, więc to rozcieńczamy raczej. Tak. I... A nie, on też strzela farbą, patrzcie. Uratowałeś wróżkę. No dobrze. Znajdź Haka. Zadanie ukończone. Ona odszuka Pita Pana. Wiedziałem, że uratujesz wróżkę Miki. A teraz pozwól, że się odwdzięczę i uwolnię cię od tego łajdaka Haka. Miki, wracaj na pokład. Będę potrzebował trochę miejsca do walki z tą kupą złobą. Dobra. Hak, może spróbujesz się z kimś większym od myszki? Oho. A cóż to? Mój stary wróg. Myślałem, że już cię nie zobaczę, chłoptasiu. Broń się! Ło! No taka scenka jest po prostu świetna, no. Nie dość, że Hak ma z kim walczyć, to jeszcze w dodatku Pit Pan znowu poznał sens swojego życia. Zresztą w ogóle świetna animacja. Okej. Okej, tik-tak. W tej skrzyni jest kolejna część rakiety. No i dobrze, mamy teraz zwiększoną pojemność farby do 6 wiaderek. Więc chyba teraz możemy już iść po tą skrzynkę, żeby zdobyć kolejną część rakiety. A potem zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj wygląda to jak ten, jak skrzynia biegów. W porządku, jest ekran projektora. Wynośmy się stąd. Gdzie jest ekran projektora? A jest, faktycznie. Czyli teraz możemy iść do przygodowa. Wracamy, okej. No to mamy kolejny rozdział ukończony, słuchajcie. Kolejny boss pokonany. Ale długi odcinek się z tego zrobił. No ale już pomyślałem sobie, że nie ma sensu tego rozdzielać na następny. Okej, jest przygodowo. Ile ludzi w sumie? No tak, bo piraci w sumie sobie już stąd poszli, więc... Naprawiłeś maszynę! O! Znaczy, że znów możemy bezpiecznie wrócić do domu, na wyspę Czaszki. Cudownie. Skoro pan wrócił, kapitan znów będzie radosnym sobą. No właśnie, jeszcze kapitan Hack przy okazji został uszczęśliwiony. I będzie potrzebował wiernej załogi, żeby dorwać tego podłego łotra, więc lepiej ruszajmy. Pewnie zaraz pognasz na ulicę Niecną, żeby opowiedzieć o wszystkich przygodach swoich przyjaciołom w Tortuze, co? No tak, wszystkich przygodach w Tortuze w sensie. Zanim odejdziemy, chciałbym, żebyś to wziął. To chyba część twojej animatronicznych przyjaciółki Daisy. Do widzenia, myszko Miki. O, mamy wszystkie części. No to możemy sobie jeszcze Daisy w sumie uratować. Och, Miki, przyniosłeś mi wszystkie moje części. Dziękuję. No, ojej, ojej, kolejny achievement. I przypinka Daisy. Tak więc, dzisiaj to już wszystko. Jeśli wam się odcinek spodobał, to proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. Następnym zobaczymy sobie, co jest jeszcze do zrobienia
przygodowie na Niecnej i Oswaldowie ewentualnie. No i potem wyruszymy w dalsze rejony, tak więc jeśli wam się ten odcinek spodobał, to proszę was o łapkę w górę i subskrypcję na kanale. No a ja spotkam się z wami w następnym odcinku na moim kanale, więc trzymajcie się i cześć!